Robert Kubica, bardzo proszę o brawa, proszę Państwa. A nie mówiłem? Chłopak daje radę, naprawdę. Nie dostał sam uśmiechu. Pomału! Młodzież! Ja zawsze pomału! Poczekaj, trzeba na mnie poradę, chodzi? Już? Następny! Dobra, zmiana, potem się będzie. Pomału! Pomału! Na grabiach tak było, nie rozdany szyb. Ale mi kluje, ja kurwa to same opory opory wczoraj, tylko to jadę na jeden. Nie. Proszę nadać. Dobra, chodźmy. Bo nie jadą. Posłuchaj, kibice. Jeszcze stoi, bo już jedzie. No idź, Powodzenia. Thank you.
Kubica. Kubica daje. Nie! A jaką tam? Fajna, fajna.
wtedy będziesz pojechał. Czyli mam jeszcze... No bo nie jedzie, wypisuje się. Oczywiście. Fajna przygoda, fajna zabawa przede wszystkim i dziękuję Tomkowi Kucharowi, który mnie użyczył auto i tak naprawdę to dzięki jemu mogłem jechać jako zarówna w Radzie Wawelskim. Dziękuję organizatorom za tą możliwość. Robert Kubica, gratulacje od Marka Oziemy. Drodzy Państwo, najszybszy kierowca Renault Series w sezonie 2005. Trzymamy kciuki za Międzynarodową Federację Samochodową, za FIA w sprawie super licencji. Mamy nadzieję, że ugnął się przed Krakowem, tym bardziej po takim teście, jaki Robert miał tutaj. Finał za tydzień zobaczymy naszego ulubieńca wyścigowego w roli kierowcy testowego zespołu Minardi w Formule 1. Wy już wiecie, kto jedzie. Robert Kubica, drodzy Państwo. Młodociany kierowca rajdowy Mikołaj, redaktor Mikołaj Sokół z redakcji Motoru jako zerówki. I teraz się dowiemy, jak kierowcom wyścigowym jeździ się w samochodach rajdowych, bo to chyba znacznie trudniejsze. Dziękuję bardzo za pomoc. Dziękuję Janu Szerla. Robert, powiedz, jak się jeździ rajdówką? Może przerzucił się, to jest lepszy sport chyba niż wyścigi. To twoje zdanie, moje jest trochę inne. Fajnie się jeździ, ale ja wolę wyścigi jednak. Fajna przygoda. Fajna zabawa przede wszystkim i dziękuję Tomkowi Kucharowi, który mi użyczył auto i tak naprawdę to dzięki jemu mogłem jechać jako zerówka w Rajdzie Wawelskim. Dziękuję organizatorom za tą możliwość. Robert Kubica, gratulacje od Marka Oziemy, drodzy Państwo. Najszybszy kierowca Renault Series w sezonie 2005. Trzymamy kciuki za Międzynarodową Federację Samochodową, za FIA, w sprawie super licencji. Mamy nadzieję, że ugnął się przed Krakowem, tym bardziej po takim teście, jaki Robert miał tutaj. I w Chinach za tydzień zobaczymy naszego ulubieńca wyścigowego w roli kierowcy testowego zespołu Minardi w Formule 1.